bo tak naprawdę tutaj takim jedynym parametrem, który jest najtrudniejszy do kontroli, jest właśnie czas. Co jest ważne, to walka informacyjna toczy się w infosferze. Pociski mają formę abstraktów, czyli relacji. Zaraz tutaj dokładnie wyjaśnię. A co jest kluczowe, to tak naprawdę informacja sama z siebie nie oddziaływuje na rzeczywistość, która jest naszym udziałem. Żeby informacja mogła oddziaływać na rzeczywistość, która jest naszym oddziałem, potrzebuje efektora. I tymi efektorami jesteśmy my. I dlatego walka informacyjna toczy się o nasze umysły, ponieważ nasze umysły razy informacja, która do nich wpływa, dopiero stanowią reakcję, którą ktoś chce, żebyśmy wyzwolili. Więc jeżeli dopuścimy do tego, żeby informacje, które są bodźcami, wpłynęły na nas, na naszą reaktywność, to dopiero wtedy jest reakcja. I wtedy dopiero informacja ma efekt niszczący, kiedy ona nasze umysły zawładnie. I tu jest ten haczyk, że wielu, jakby to powiedzieć, teoretyków walki informacyjnej mówi, że to jest walka o umysły. A to jest dlatego walka o umysły, że informacja sama z siebie nie jest w stanie oddziaływać na rzeczywistość. Ona potrzebuje efektora, którym jesteśmy my. A to, co my będziemy robić, zależy od tego, jaką decyzję podejmiemy.